Kto ostatni zejdzie z roweru, wygrywa 200 zł, czas start! W moim rowerze lata mi siodełko na wszystkie strony świata. Za ile idzie jeżdżę ze schodów? Za darmo, podbie. Wow, nie masz szans! Ja pierdzielę! Ja to robię mądrze! Ja robię mądrze! Wystraszyłem się fest! Ja teraz cały czas jestem na rowerze. Nie dali rady byśmy cały czas siedzieć, no bo nie ma jak, no nie? Liczy się po prostu zejście całkowite z rowera. Ej, driftowanie na rowerze! Troszkę się boję o swoje życie dzisiaj. Wow, to jest szklanka tu jest, nie mogę zahamować! Jednak nie jadę. Strasznie ciężko się na tym rowerze jeździ. Tupnijmy się kaskami. Ej. Chodź na pole. Gdzie jedziemy na przejażdżkę? Stary, na wycieczce. Gdzie jedziemy na przejażdżkę? Dzisiaj nie tylko jest kto ostatni zjedzie z roweru, bo mamy też zadania. Więc nie dość, że będziemy gdzieś jechać, to musimy jeszcze coś robić. Dobrze, zanim pojedziecie, mam dla was pierwsze zadanie. Będziecie się ścigać z tej góry, oczywiście w bezpieczny sposób, a ja wam mierzę czas. Kto ostatni traci życie? Hehehe. Maja Kolarz. Lecimy tu. Pierwszym uczestnikiem jest Dominik. O! Typa! Dostań! Trzymałem rower, to spadłem czy nie? Spadłeś! Dobra, teraz ja mogę. Ja nie sięgam nogami do siodełka, więc... Au! Mam między nogami! O nie! Ale już straciłeś życie, bo spadłeś! To pewnie stracę dwa, bo dalej nie dotknąłem bramy, a mi się czas liczy! Ej, ten rower jeszcze działa? W drugą stronę kierownicę. Jest lipo, mój rower chyba jest mniej sprawny niż bardziej. Ale mogę teraz manewrować. Upadki są odejmowane jako życia, a nie odpadamy wtedy z odcinka. Ale jeśli ktoś odpadnie podczas normalnej jazdy i puści całkowicie rower, odpada z gry. Wielki Mai do boju. Ej, nie twój mnie, ty kurwy jesteś. Możesz trzymać nogi na pedała. Nie, ojciec Mateusz, na pełne. Uwaga, stop. 26. To było najbardziej styfiarskie zjechanie z górki. Panie, łańcuch mi spadł. Chłopie. Komandosi, proszę, szeregowy prince. Jaki jest rekord skoczni? 12. 12 sekund? Odliczaj. Jezu. Ja pierdolę! Stop! 8 sekund! Rekord skoczni! Czyli w tej konkurencji ja teraz coś się mu się wywaliłem, Olek teraz coś się mu się wywalił i Olek przegrał, więc traci drugie życie, czyli zostaje tylko i wyłącznie z jednym. Patrz, jaki smutny. Mega smutny Olek. Dobra, proszę państwa, z racji, że jestem umówiona na paznokcie, to przecież się jedzie rowerem na paznokcie. Tylko, że nie zdążę dojechać na rowerze, więc będę jechała autobusem na rowerze. I właśnie idę na przystanek, bo za 5 minut mam autobus. Nara! Jedziemy na przejażdżkę do biura, proszę bardzo, odwiedzisz sam w osobniku. Jestem na rowerze, jest super słoneczna pogoda. Nieważne, że jest minusowa temperatura. Boję się, kurde, powiem szczerze. No patrząc po wymownych minach ludzi, chyba jednak nie jest pogoda na rower. Pierwszy raz jadę na takiej kolarce i trochę się dygam. Normalnie się przecież jedzie. Tak naprawdę największym utrudnieniem dzisiaj jest to, że temperatura jest naprawdę równa IQ Micha. Okrutnie jest zimno. Ja nie mam żadnych krzyżówek, trochę tak nie. Baby, all right. Turde poloj, proszę bardzo, Olek wyprzedzony, lecimy dalej. Ale po pysku wieje przy minus 13, ja pierdzielę. Ale nie poddaję się i jadę. Oczywiście przepisowo z dobrą prędkością. Dobry, gdybyście się zaczęli teraz na ja drodze jadę. To będzie wyzwanie. Czemu niektórzy idą tylko, a inni tędy? Nie rozumiem. Oj, przepraszam, pan to... Zeszłam z roweru. Ej, zeszłam z roweru. No dobra, ale to dlatego, żeby przepisów nie złamać. Po prostu tracę życie, tam się nic nie dzieje. Pierwszy przystanek, coś do picia w sklepie. Co mi się z tym rowerem dzieje? Ej, chyba Pola jedzie w tym autobusie w ogóle, czekajcie. Nie, Pola zawróciła. Zeszła z roweru po prostu i... Najgorsze w tym rowerze jest to, że właśnie... Co ja zrobię? Ja pierdyle! Ej, właśnie zeszłam z roweru, bo chciałam wejść z rowerem na przystanek. Kurna! Ej, jedmy z
znalazłam, ale niechcący, obiecuję. Więc idę odłożyć rower. Dobra. Czyli jeden przeciwnik mniej, let's go. Mam najmniejszy rower, a jestem największy. Trzeba opony wymienić na zimowe, bo mamy letnie. O Bogle. Plus 20 na szybkości. Ciekawe, jak to wygląda z boku. Mówili mi, że zrobiła prawa jazdy. Ja mówiłam nie, już rowerem można jeść. Maja, let's go. Nie chcę jechać szybko, żeby nie sapać. Macie taśmę ekipy? Mamy, no. Daj, kurwa. Muszę przykleić mocniej kierę. Zużyłem całą, ale dzięki temu będę mógł jechać prosto. Naprawiłem kierownicę, jadę. Nie poddaję się. Dawaj, kto szybciej. Nie! Kochani, dojechaliśmy do sklepu, poczułem jakiś zapasów. Trzymaj się ramy i się nie obstramy, let's go. Dzień dobry, przepraszam bardzo. Weź mi to finka, Misiek. Widzisz tę finkę? Co to finek? Albo dwa mi weź o finki. Jeszcze gotówka, tak? O, tam jeszcze gotówka, podoba? Dobra, mamy wszystko, dobra. Czy jestem pierwszym klientem pani na rowerze? Jak się pani z tym czuje? Dziękuję bardzo i przepraszam bardzo za problem. Tyk, mamy zakupy tutaj. Lecimy na herbatkę do biura, bo zimno, nie? Okrutnie jest zimno, stopy. W mordę! Wszędzie! Let's go! Mamy serdecznie! Zajechaliśmy, proszę państwa! Łop! Łop! Jedziemy! Kolejne zadanko jest takie, kto zrobi najgorszy trik w trasie życia. A jakie są triki na rowerach? Dobra, improwizacja. 3, 2, 1. Dawaj, Dami! Mój trik się nazywa... Spróbuj nie uderzyć w BM-kę. Dobry? Był? Ale nie uderzył w BM-kę, czyli dobry trik. Tak. Nice. To jest nowa moda przecież. Nie! Ja mam dziurę w nodze. Mój trik nazywa się 360. Ej, super! To mi się najbardziej podoba. Pierwsze miejsce za... i wykonanie swojego triku tak, jak należy. Michu! To był trik z narażeniem życia. Poświęcenie wzięło górę. Drugie miejsce zajmuje... Maja! O nie, ja nie chcę stracić życia. Miejsce trzecie należy do Dominika. Jest! Ja! Olek odpada. Dan, dan, dan. No, no nie do mnie! Tak. Ej, czekaj, ty! Weź ten rower chociaż. Siema. Siema. Możemy na herbatkę? Można. O, tu jest tak cieplutko. Ale się nagle zmienił mój głos. Jest ciężko. Ej, Olek, jesteś moim lekarzem? O, co ty? Przyjmuj to i nie wiesz. Nie wytrzymał. Dziękuję, pielęgniarko. Mogę coś zrobić w zamian? Zamknąć na wieki. Co? Ale mądra. Wypiliśmy herbatę, teraz czas tu posprzątać, bo nie zrobimy takiego syfu. Zróbmy to po kolei, Michu. Ja pomagam. Z Maja! Maja! Ojejku. Przez przypadek powróciła. Maja się sprząta. Jak chcecie, żebyśmy wam posprzątali domu, to tak, zgłaszajcie się. Bo na razie sprzątamy tylko polską scenę YouTube'a. Kurde, ej, ej! Ała, przygniotłam się rower. Idź już stąd, dziecko. Bujas, nie chcesz jechać na przejażdżkę z nami? No dobra, no. Pojechał i tyle go widzieliśmy. Mogę się z nami przejechać tam, bo muszę wracać do pracy. Rzucam ci, Bujas, wyzwanie. Kto pierwszy dojedzie do bramy, wygrywa 5 dni. Przyklepano, let's go. 3, 4, ale to wyprzepane. Dzięki! Gratulacje! Ty wbiłeś! Przez chwilę się przestraszyłem, ale stwierdziłem, nie mogę z wujkiem przegrać. Fanek, proszę mi powiedzieć bez trzymanki, teraz jest życie, teraz start! Nie, no nie ma szans, od razu się złapałem! Pojechałem z 3 sekundy! Wygrywam to, ale nie wiem, kto nie traci życie. Kochani, po wadze, zobaczyliśmy, że ja pierwszy złapałem się roweru, więc ja tracę życie. Czyli mamy tyle samo żyć. Kochani, właśnie teraz idziemy na halę, na odcinek Kasik. Ja mam dytkę, jak wiecie, jestem chora, to ja wypadam niestety. Nie, żartujesz sobie. Zostaliśmy we dwóch, let's go, zgarniam te 200. Zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc to wygra, a nie głupota. Czyli ja się tym udaję, ale nie wiem. Nie wiem sam. Aaaa, szybko, jestem szybki. No, tu jest usypany śnieg, nie bez powodu. Żółty śnieg, ostatni w tym sezonie. Kulturka oczywiście.
mogę jechać dalej. Ej, czuję się jak w jakimś filmie, taki wiesz, taki gangsterski. Normalnie to jest jakiś teledysk. Miłosny. Jak zawsze nienawidzimy rowerzystów obydwoje, to teraz normalnie jesteśmy z nimi, nie? Kochani, karty dzisiaj będzie elegancko zrobione. Jest właśnie już sporo po 12, więc już na tych rowerach siedzimy 3 godziny, więc całkiem solidnie, a zostałem tylko ja z Dominikiem, więc serio to jest mega trudne. Nie przez same rowery, tylko przez warunki atmosferyczne, które panują na zewnątrz. Dostaliśmy zadanie, że w trakcie drogi na halę mamy przywieźć paczkę chipsów montażyście. Kto po prostu szybciej to zrobi, to nie traci życia. A obydwoje mamy po dwa życia. A ja nie chcę tracić życia, bo nie mam jedno życie. Muszę zdobyć paczkę chipsów! Lecę! Komandosi nie jedzą mi. Komandosi w dupca już pszczoły. Ej, on ma przerzutki, to jest oszustwo! Wygrana jest czymś, dlaczego warto rywalizować. Nie są chwila wysnówki, nie? Tramwaj jak tramwaj! Jestem po sklepie. Autobus będzie za 8 minut. Kurde, chyba muszę jechać. Straciłem dosłownie 2 minuty tutaj na sprawdzanie o tego, za ile autobus będzie. No dobra, no nic. Trzeba jechać. Komu w drogę temu czas? Mam jakieś chipsy? Udało się kupić paczkę? I lecę jak najszybciej teraz na halę. Jeśli podobały się wam takie odcinki, stawcie łapkę w górę, komentarz, subskrybuj ten kanał. Myślę, że mi się gdzieś teraz dopiero dojeżdża do sklepu. Właśnie jesteśmy pod sklepem. Trzymam tak rower, żeby nie pogrudzić nikomu podłogi i żeby nikt nie mógł się przyczepić do mnie. Robię wszystko dobrze. Jestem na rowerze? Jestem. Kupujemy szybko chipsy? Jedziemy na halę. Dominik jest przede mną i boję się, że może wygrać. Ale on nie wie, że mam coś takiego jak spryt. Ja go sprytem po prostu pokonam. Mamy chipsy, teraz szybko idziemy na halę. Jak jeżdżę na rowerze, lubię czasem solidnie splunąć. A teraz nie mogę przez całkowity miar. Ale przynajmniej mieć szczep. Zaraz myślę, że będę w połowie trasy. Ciekawe, gdzie jest Wisi. Pomocy, nie mam siły. Dzisiaj nie widzę Dominika, więc boję się, że może mi to danie taką przewagę, której mogę nie odrobić. Lipa. Jest to gigantyczny, więc skali wygra to Wisi. O, w dupę, zaczynają się schody. To nie ma znaczenia. Przesyłka zostanie dowieziona. O, w dupę, ale ciężko. Nie mam siły. Zimno. Boli mnie strasznie dupa od siedzenia na tym rowerze. Nogi powoli te drzwi wpływają. Serio, jest tragicznie. Ej, ulica cicha! Pozdro dla cichego! Jestem już blisko. Ostatnia prosta. Tour de Polonii. Byle jak odprowadzi w Polsce. To będzie zwycięstwo. I źle, nie ma szans. Siema! Już ostatnia prosta. Udało się. Muszę jeszcze szybko dostarczyć przesyłkę. Miki! Chodź tu, mam dla ciebie przesyłkę. Zadanie zostanie zakończone. Paczka chipsów dla montażysty, proszę bardzo. Let's go. A ja dalej nie szedłem z rowera i czekamy, kiedy mi się tu przyjedzie, ale to on traci życie. Najlepsze jest to, że mam na sobie strój cichego. I cichy też jest tutaj. Ja mówię, co on robi w moim stroju? Halo, czy jesteś jakiś grzeczny montażysta, który chce dostać paczkę chipsów? Nie ma? Nie chcecie? Dobra, no to sam wiem. Tym oto sposobem tracę moje życie i zostało mi ostatnie. A ja mam jeszcze dwa. Ja mam dynkę. To jest 10 km około. Strasznie wyczerpująca jazda to jest. Dobra kochani, skończyliśmy szamkę elegancko. Wisiek, zostało ci ostatnie życie i mam dla ciebie challenge. Wisiek, tam jest taśma ekipy solidna. Jedziemy na ślepo. Kto zaparkuje rowerem na ślepo dalej od taśmy, traci życie. Let's go. Czekaj, w rękawiczce. Let's go, normalnie. Dobra. Słuchajcie, liczy się przód roweru. Najbardziej wysunięty punkt. Żeby nie było, że coś widzę, zaklejamy teraz taśmą ekipy. Wygląda, jakbyś ją zaraz laserami zaczął zawalić. 3, 4. Start. Jezus Maria, jak się boję! Gdzie ja jestem? Po, dobra, tu jest kot. Muszę odbić w prawo. Uważaj, uważaj. A! Co jest? Co się stało? Samochód. Jo, tak daleko jestem? Jesteś giga daleko od taśmy! Ej, lipa! Teraz lecę ja! Nie widzę nic. Dawaj, no! Jadę! Dobra, teraz muszę dobrze wycyrklować. Jak będę bliżej tej taśmy, wygrywam ten odcinek i dwie stówy. Jeszcze trochę i zostaję. Let's go, myślę, że jestem bliżej. Nie! Najgorzej! W następnym odcinku wygram. Dwie stóweczki, łatwo!